Kuba Sienkiewicz szczerze o eutanazji, sam bym mieć w takiej sytuacji przedawkowana morfinę. Kuba Sienkiewicz jest jednym z członków zespołu Elektryczne Gitary oraz neurologiem. W ostatnich latach o posiadającym medycznym wykształcenie artyście najwięcej pisało się jednak w kontekście rozprawy spadkowej dotyczącej majątku po jego zmarłej w 2017 roku ciotce, aktorce Krystynie Sienkiewicz. Przypominamy, to koniec sadowych przepychanek o spadek po Krystynie Sienkiewicz. Bylo co dziedziczyc. Pod koniec minionego roku z kolei Sienkiewicz przypomniał o sobie, chwaląc się powołaniem do wojska. 61-latek opublikował wówczas zdjęcie, na którym trzyma kartę mobilizacyjną z czerwonym paskiem. Przecinek mam nadzieję, że trafię do orkiestry wojskowej. Nie grałem nigdy jeszcze w orkiestrze wojskowej. Przecinek żartował w zaleczonym do fotografii wpisie. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Do sytuacji Kuba nawiązał w najnowszym wywiadzie, który ukazał się właśnie na łamach tygodnika Polityka. Okazuje się, że podchodzi on do mobilizacji poważniej, niż można się było spodziewać. Karta mobilizacyjna mnie nie zaskoczyła. Powiesiłem post w sieci, żeby przemycić informacje o nowej płycie. Wywołało to temat w mediach mocniej, niż się spodziewałem. Gdyby nastąpiła mobilizacja. Stawię się tam, gdzie wskazano. Mam dużo problemów zdrowotnych i dolegliwości. Mogę ginać, przekonywał. Następnie temat zszedł na to, że lider Elektrycznych Gitar jest ateista oraz wykonuje zawód lekarza. Wskazał, że w obliczu zdania sobie sprawy o nieuchronności śmierci ludzi reaguje dwojako. Przecinek w stronę religii i odwrotnie. Różaniec można zastąpić z medytacja, ale przekuć w działanie. Niektórzy sytuacje ostatniego roku życia ćwiczą hipotetycznie, ale odczuwają się prawdziwie. Wobec realnego końca jednym z możliwych wyborów jest przestać się oszukiwać, co może oznaczać mocne poczucie obecności Boga albo odkrycie. Że go nie ma, dzieli się swoimi spostrzeżeniami. W dalszej części wywiadu rozmowa dotyka eutanazji. Przecież praktyka lekarska na oddziałach intensywnej opieki czy nawet na neurologii. Gdzie pracowałem, jest jasna, prowadzimy terapię do etapu, kiedy ma ona jeszcze sens. Nieetyczne jest jej przedłużanie i stosowanie terapii uporczywej, a wiec leczenia wbrew faktom i stanowi pacjenta. A czym jest zaprzestanie uporczywej terapii jak nie eutanazja własnie? Tylko wykonana w innych warunkach i nieco innymi metodami. Sam to zresztą robiłem, mówi Sienkiewicz, wyjaśniając, w jaki sposób robił to, o czym opowiada. Ograniczałem terapię do postępowania paliatywnego, zapewniającego komfort umierania, lub kwalifikowałem pacjentów ze śmiercią mózgu jako dawców narządów. Stosowałem obowiązujące kryteria po to, żeby zakończyć leczenie chorego, który jest w stanie śmierci osobniczej, wyjaśnia. Następnie odnosząc się do zachowania względem bliskich tego typu pacjentów. Dobrym obyczajem jest rozmowa z bliskimi, ale prawo nie nakłada takiego obowiązku. Mam wrażenie, że dawniej częściej byłem świadkiem prowadzenia uporczywej terapii pod presją rodziny. Obecni lekarze są lepiej przygotowani do stosowania algorytmów współczesnej medycyny. Na zakończenie przy okazji odpowiadania na pytanie, czy był świadkiem, kiedy ktoś, lekarz, pielęgniarka czy rodzina, świadomie przedawkował morfinę, by ulżyć umierającemu. Zdradza, że byłby w stanie dokonać eutanazji. Sam bym chciał mieć w takiej sytuacji przedawkowana morfinę, mówi krótko. Zaskakuje wyznanie,